No i to jest nasz main event gali Fame EMA 12, Don Casio i Marcin Wrzosek. Panowie, doszły mi słuchy, że już jakieś dymy tutaj były na backstage'u. O co chodzi? To znaczy, przyszedłem się przywitać z tym oto kolegą, nie podał mi ręki. Rozumiem to, będziemy walczyć, chcę w sobie wzbudzić jakąś złą krew. Ja to traktuję jako robotę, przyjdę mu wpierdolić i to wszystko. To jest... Co tu więcej powiedzieć? Casio, ty nie darzysz sympatią swojego przeciwnika, spiliście się. Miałeś żal również do Boxdella za ten filmik, który nagrał do siebie na kanał. Czemu ty w ogóle nie pałasz sympatią do Marcina? Czy jeszcze na poprzedniej konferencji, tak jak mówię, z połowy wyszedł, żeby się przywitać, a potem patrzę, że nagrywa takie gówno, to ja jakby normalnie z nim utrzymywałem kontakt, a jak nagrywa takie gówno za plecami, pierdoli takie głupoty, no to teraz podchodzi do mnie, to już wcześniej mówiłem Boxdellowi, u mnie jest kurwa system zerojedynkowy, no napierdala na mnie w internetach to i podchodzi do mnie z łapą, tak, no to mówię, spierdalaj i tyle, no. To znaczy ja wyraziłem swoje opinie odnośnie tego, że twojego doboru przeciwników, tak i reguł, więc nie wiem, o co się spinasz. Musisz trochę kurwa wypuścić powietrza może. No kurwa, spinasz się do mnie i potem z łapą podchodzisz. No ja właśnie się śmieję z większości tu kurwa zawodników, którzy tutaj a poza kamerami siema ziomeczki kurwa, idą jeszcze razem sobie te. No ja kurwa, skoro napierdala na mnie takie gówno, to jest koniec u mnie, no. O wagę chciałem się spytać. O Jezu. Ej, Marcin, ale ty jesteś tak wkurwiony, ale zachowujesz spokój. Ale widzę w twoich oczach taką złość. Mylisz się, jestem bardzo spokojny. No okej, okay. Widzę coś innego w twoich oczach, ale może się mylę. Marcin, a skąd w ogóle decyzja, żeby tu się bić? My się widywaliśmy na galach KSW, a teraz widzimy się na Fame MMA. Czemu? Tak naprawdę ten oto zawodnik, który tutaj stoi przede mną, jest tylko przystankiem, bo tak naprawdę chodzi mi o rewanż z jednym z dwóch zawodników, którzy będą się bić w main evencie gali 11, czyli albo Norman Park, albo Borys Mańkowski. Wiecie dobrze, że mam z nimi niewyjaśnione rachunki, więc tak naprawdę pokonanie Casiusza to jest dla mnie tylko przystanek w rewanżu z nimi. Niewyjaśnione rachunki, przed chwilą stali wszyscy tam w kręgu i się śmiali. Ja pierdolę. No i to jest właśnie tacy kurwa tu w internetach, ty kurwo, ty chuju, tu, a tu piąteczki, siema ziomeczki, zaraz wychodzimy przed kamery, to przydymimy. No ja właśnie tak kurwa nie działam, dlatego kurwa ludzie mnie lubią oglądać, bo mnie jest system zerojedynkowy. Dla mnie jest zwykłą kurwą i tyle. Jeżeli tak uważasz, to jest twoja opinia, masz prawo do swojej własnej opinii. A dla mnie ty jesteś kurwą. Proste. Super. No. Casio, twoim tak jakby celem i takim osobą, którą chciałbyś zawalczyć jest dalej Norman Park, to jest taki twój główny cel, czy już nie? Dla mnie to nie jest cel, to ja jestem ich celem cały czas, bo wiesz, no kurwa 20 lat kariery, pałki i kurwa miał te, na czym im najbardziej zależy, bo temu też, nie? Ostatnio w MMA chyba w wywiadzie mówi, no i zapraszam na moje social media, tam wypowiem się więcej o Casiuszu, kurwa i nie dodał, bo mu nie poszło falą, nie? No oni, ja jestem dla nich trampoliną takim, żeby ich wybić trochę i potem, żeby fajne pieniążki zarabiali. Tak pałka, kurwa, czterokrotnie zwiększył swojego Instagrama, tak samo ta pała przyszła po to, żeby sobie zwiększyć Instagrama, bo jest kurwa 20 lat w tym sporcie, a kurwa nikt go nie zna, no i w chuju cię mają i tyle, no. 10 lat mijam w październiku, tak dla ścisłości, ale oczywiście, no kurwa, przecież wiadomo, że nie robię tego charytatywnie. Przyjdę tutaj cię najebać i chcę zgarnąć hajs i fame. Proste, tak? Przecież mówiłeś, że małe pizdy, a wychodzi na to, że ty będziesz najmniejszy, kurwa, z moich wszystkich rywali. Ale wiesz, to jest gorsze niż taka mała pizda jak ja? Taka wielka cipa jak ty. Ile ty, kurwa, ważysz w ogóle? Zbierz tego 87? Ja poszedłem... No poszedłem będę rękę, musiał, bo się obsrałeś. No niby taki kozak nie, kurwa, a tu to, zamiast to open, pierwsze, zamiast open, ja kurwa. Ja się spytałem o 84. Powiedzieli, że 87. Ale kurwa, chcesz walki ze mną i mi, kurwa, mówisz o limitach? Mówisz, że kurwa mnie zlejesz łatwo, a ustalasz limity? No kolejna, kurwa, kolejny wielki zawodowiec, kurwa, który przyszedł w limicie. No dobra, no to walczmy w MMA, kurwa, cwaniaczku. Albo w małych rękawicach. No ty, kurwa, przychodzisz do mnie i prosisz o walkę, kurwa. Ja przychodzę do ciebie, prosisz o walkę. Dostaniesz pizdę. Pierdolnięty, kurwa. A do kogo przyszedłeś, kurwa? Do króla, chłopie. Jak porównasz Marcina do Normana? Walczyłeś już z jednym sportowcem, teraz drugi sportowiec. Nie wiem, bo jeszcze nie oglądałem jego walk. Pewnie obejrzę te, które są w internecie i sobie ocenię, czy ma jakąkolwiek stójkę, czy nie. A ty właśnie wypowiedz się, Marcin, na temat też umiejętności. Przepraszam, chciałbym cię poprawić. Ja się nie uważam za sportowca, tylko za gladiatora. Za gladiatora, dobrze. Oglądałeś walkę Casiusza w boksie z Normanem, czy nie? Tak, na pewno oglądałeś. Oczywiście. Krótki komentarz.
Średni poziom sportowy. Tyle. Tyle. Panowie, jeszcze krótkie tylko face to face i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzimy się na gali Fame MMA12, main event, Don Cassio, Cortra, mrugał jak cipa. Wrzosek. A ja zapraszam Was na kolejną część konferencji.